Dobra, dzisiaj jeszcze na zakończenie dnia zrobię taki jeden test. Do tego podłączę coś takiego z AliExpressu, sobie kupiłem. To ma chyba do 30 V maksymalnie. I na tym podepnę te diody LED, co są tutaj podłączone na pasku. I zobaczymy, co on pokaże. Tak więc ja włączam. Tym. To jest włączone. Tutaj mamy 11,8 V. Żadnego obciążenia. Zresetuję. I lecimy. Podłączam diody LED. Diody LED podłączone. Wszystko jest podpięte do tego zasilacza. I mamy, że 10,5 V nagle się zmniejszyło do 10,5 i 0,57 A. Wychodzi na to, że te diody pobierają 6 W. A raczej to urządzenie nie kłamie, bo testowałem już z telefonami. I tu jeszcze możemy sobie przełączać różne tryby. 10,5 V, 0,57 A, 6 W, 24 stopnie, 8 mAh, 9 Wh idą. Czyli nawet jest chyba lepiej kupienie czegoś takiego, przerobienie sobie tak, żeby można było podłączać sobie różne napięcia, niż te takie wyświetlacze, co Wam pokazywałem w poprzednim filmiku, gdzie one tylko pokazują nam wolty i ampery. A to kosztuje na AliExpressie 15 zł. Tu mamy, że V plus 10,5. 18,38 Ohma to jest rezystencja niby tego paska LED, który podłączony jest pod to urządzenie. 6 W. Nie wiem, dlaczego 6 W. Może ktoś wyjaśnić w komentarzu, dlaczego jest 0,57 A przy 10,4 V, gdzie zasilacz wychodzi z niego 12 V, a po podłączeniu spada do 10,5. I jeszcze takie pytanie. Ktoś gdzieś pisał, że trzeba jeszcze obciążyć tutaj jakąś linię żarówką, na przykład od samochodu, i wtedy mamy większą jakby wydajność tą amperów na tym zasilaczu. Powiedzcie, czy w ogóle to wszystko dobrze robię? Czy tak jest podłączone do tego? No ale dobra, okej, powiedzmy, że tak, że te diody LED są podświetlone. Dałoby rady gdzieś się zamontować w pokoju pod taki zasilacz. Tylko spodziewałem się, że będzie więcej amperów, ale dobra. Jeszcze sobie to przemyślę wszystko. Jako odłączę, to wchodzi znowu na 11,9, na 12 V można powiedzieć. I mamy 0 amperów. Jeszcze raz podłączę na sam koniec. 10,4, 0,55 A. Nie będę podłączał teraz pod to telefonu, bo pewnie bym zjarał bezpiecznik w telefonie 12 V, no także nie będę ryzykował. Czy mam coś jeszcze na 12 V? Żarówkę miałem taką, kurczę, od samochodu, od migacza. Chwila, zapauzuję, może ją poszukam, to jeszcze bym sprawdził na żarówce. Dobra, żarówki nie mogę znaleźć, także skończę się na zasilaczu
i tym pasku LEDowym. Muszę zmierzyć, ile to dokładnie ma metrów, także napiszę też dokładną długość potem w opisie filmiku tego paska LEDowego. Także 10,5 V, 0,55 A, 6 W to pobiera. No mało, mało, 6 W. Trzymajcie się.